pytamy się pana Horały, ile ta inwestycja będzie kosztować. My już wiemy, że to będzie koszt około 500 miliardów złotych. Natomiast ta kwota mimo wszystko jeszcze oficjalnie nie padła. Mówią o tym eksperci, mówią ludzie, którzy są fachowcami w tej dziedzinie infrastrukturalnej, lotnictwa. I to jest też, uważam, no bardzo takie znamienne, że cała ta inwestycja jest owiana, można powiedzieć, tajemnicą, jeśli chodzi o pensje, o wynagrodzenia, o kwestie finansowe. Uważam, że ta inwestycja powstaje po to, żeby zapewnić dobre, intratne stanowiska dla funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy, że to będzie inwestycja faktycznie, która na pewno będzie zatrudniać tysiące osób. Te pewnie na przyszłość dla nich, jak już stracą swoje posady rządowe.